Gość dnia Anna Tatarynowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy program. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Piotr Milczanowski, prezes zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałabym porozmawiać dzisiaj na temat dotyczący chyba każdego obywatela. Temat, który budzi wiele emocji i napięcia. Chodzi o służbę zdrowia. O kondycji polskiej służby zdrowia, potrzebnych zmianach, ustawie dotyczącej sieci szpitali porozmawiamy z prezesem Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Zaczniemy od sieci szpitali. Jak sprawdza się wprowadzona ustawa? To znaczy, na pewno jest za wcześnie na jakieś podsumowania. Ta ustawa funkcjonuje niewiele ponad pół roku. My jesteśmy, i tutaj na przykładzie MCZ to oczywiście jakieś wnioski będzie można wyciągnąć, ponieważ my jesteśmy na Dolnym Śląsku jedynym prywatnym szpitalem wielospecjalistycznym, który znalazł się w sieci szpitali. W naszej sytuacji, przy tej ilości, w nowym systemie nazywało się to procedur, jakie wykonujemy w szpitalu, powiem, że w pierwszym półroczu właściwie nie zauważyliśmy różnicy. Ten ryczałt został tak wyliczony, że bardzo zbliżony do naszych wcześniejszych dochodów, ale tak jak zakłada ustawa, co pół roku następuje przeliczenie ryczałtu na rzeczywiście wykonane zabiegi, procedury i w tym półroczu już dostajemy trochę więcej pieniędzy. Nie ma w tej chwili pojęcia nadwykonań. To było takie kluczowe pojęcie w poprzedniej ustawie, że robiło się ile się dało, a później się targowało z NFZ-em, czasem latami. W tej chwili tego pojęcia nie ma, natomiast jest przeliczenie wykonanego ryczałtu i były na Dolnym Śląsku szpitale, które wykonały na poziomie 90% ryczałtu. Nawet znam taki, który na poziomie 60%. Miedziowe Centrum Zdrowia, właśnie Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia, utrzymał się na poziomie 107%. W związku z tym dostaliśmy w tej chwili troszkę większy ryczałt. To na pewno jest oddech dla firmy. Ale mówię, tak jak mówię, no, na duże podsumowania rok, jeszcze dwa. Za wcześnie. Oczywiście każdy system ma swoje dobre i złe strony i już je możemy wskazać, jak w każdym systemie, ale na kompleksowe jakieś podsumowanie za wcześnie. Szpital Miedziowego Centrum Zdrowia wychodzi na tym na razie dobrze. Nie powiem, że bardzo dobrze, ale dobrze. Ale przy tym zostańmy, a wprowadzona opieka nocna na początku wzbudziła niepokój i chaos. Jak to wygląda u Państwa? Powiedzmy jeszcze raz, kiedy jest wprowadzona, w jakie dni, w jakich porach, dla kogo? Powiem tak, u nas też wzbudziła niepokój. Myśmy tego wcześniej nie robili. Ja nie znam intencji ustawodawcy, dlatego nie chcę ich oceniać. Faktu, że nocna i świąteczna jest tylko w szpitalach. Ja rozumiem, że ideą było to, żeby to były miejsca dla mieszkańca rozpoznawalne, żeby nie szukał. Często były w małych firmach. Myśmy się bardzo tego obawiali, głównie z tego powodu, że Polkowice nie mają nocnej i świątecznej pomocy zgodnie z tą ustawą. Baliśmy, że choćby położenie geograficzne spowoduje, że większość powiatu polkowickiego trafi do nas. Na szczęście, dzięki przychylności pana dyrektora NFZ-u we Wrocławiu, udało nam się otworzyć dodatkowy punkt w Polkowicach. Przy dobrej współpracy z miejscową przychodnią funkcjonujemy również także w Polkowicach. Dzięki temu w tej chwili nie ma korków. Nie ma korków na naszej nocnej i świątecznej. Warto przy tej okazji przypomnieć, do czego jest ta nocna i świąteczna, bo czasem kolejki powstają nieracjonalnie, ponieważ mieszkańcy nie zawsze wiedzą, gdzie powinni się udać. Właśnie. Gdzie powinni się udać. Nocna i świąteczna pomoc, która funkcjonuje codziennie od godziny 18 do 8, czyli całą noc i w święta całą dobę, to jest usługa skierowania do osób, którym pogorszył się stan zdrowia. Nagłe zachorowanie, pogorszenie stanu zdrowia, za wyjątkiem sytuacji ratowania życia. Więc to nie jest dodatkowa przychodnia, nie przychodzi się tam po receptę, natomiast się przychodzi po poradę lekarską. Przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia, ona funkcjonuje na naszej izbie przyjęć. Na razie nie mamy w tej chwili problemów jakichś większych organizacyjnych. Przetrwaliśmy bardzo trudny okres, czyli okres zachorowań na grypę. Tak. Bez jakichś większych zdarzeń. Powiem, że również finansowanie tej nocnej świątecznej też jest dla nas dogodne w tej chwili. Myśmy zresztą z pełną świadomością, że tak powiem, no może niedobrze zaczynam od pieniędzy, ale tak naprawdę bez tych pieniędzy nie da się pomagać. No tak. Myśmy z pełną świadomością, że tak powiem, przepłacili na samym początku, czyli zrobiliśmy
dużo więcej osób dyżurowało, niż było potrzebne, ponieważ nie mieliśmy doświadczeń. Mhm. Po miesiącu, po przeprowadzeniu konkretnych analiz, ta działalność po prostu nam się opłaca i podobnie po pół roku nastąpiło przeliczenie wykonanych konkretnie usług i też dostaliśmy trochę więcej pieniążków na następne półrocze, mhm. na sfinansowanie tej działalności. Czyli każdy mieszkaniec bez powiatu polkowickiego w razie pogorszenia choroby na izbę W razie ratowania życia na SOR albo na pogotowie. Mhm. To znaczy, ja jeszcze powiem o tym mieszkańcu, bo to też troszkę nieporozumienie. Bo, właśnie, bo dzielili ulicami mieszkańcy między sobą. Nie, nie. Nocna świąteczna pomoc jest dostępna dla każdego. Dla każdego. Ktoś, kto z Suwałk jest w Lubinie, nie pojedzie do Suwałk. No tak. Tylko przyjdzie do MCZ-u. Myśmy tylko razem z RCZ-em, który również ma tą pomoc, występowali z takim apelem, żeby mieszkańcy tej części trafiali tu, a tej tu, ze względu na to, żeby w jednym miejscu po prostu tak. nie powstały zatory, tak. a w drugim... Ale to był apel. My nie mamy prawa rejonizować. Mhm. Każdy mieszkaniec przyjezdny ma prawo pójść tam, gdzie chce. I to jest ważne na przyszłość, aby ludzie wiedzieli, a tak. na dzień dzisiejszy chyba każdy na oddział ratunkowy i na SOR-ze zrobiły się kolejki. No, SOR-y, powiem, wszędzie w Europie są trudne do sprawnego zorganizowania. Jest to bardzo specyficzna działalność. Osoby, które lubią seriale medyczne, to o tym wiedzą, bo i w serialach amerykańskich są podobne problemy na SOR-ach. My, znaczy nie chciałbym oceniać SOR-ów, bo my nie prowadzimy SOR-u, ale średnio na Dolnym Śląsku mamy mniej więcej taki czas, jaki jest średni w Europie oczekiwania. Ja wiem, że to dla kogoś, kto cierpi, jest bardzo trudne. Mm-hmm. Ale to też wiąże się z kłopotami kadrowymi, jakie tam występują. Właśnie teraz chciałabym o tym porozmawiać. Generalnie szpitale skarżą się na niedobory kadry. Czy ten problem dotyczy też państwa? Wszystkich dotyczy. Wszystkich dotyczy. My, mam wrażenie, mamy trochę mniejsze problemy od średniej krajowej, ale trzeba sobie uświadomić, że ta sytuacja, ja rozumiem, pacjent zdenerwowany, oczekujący, często nie ocenia obiektywnie, natomiast no, tutaj też nie wyrażając żadnych ocen, ale jednak dopuściliśmy do olbrzymiej emigracji lekarzy. W tej chwili w Polsce jest około 30 tysięcy wakatów na miejscach lekarskich, a do średniej europejskiej, gdybyśmy chcieli dojść, to musielibyśmy zatrudnić 70 tysięcy lekarzy. To są olbrzymie liczby i tego problemu nie rozwiąże się w rok ani w dwa. W tej chwili rzeczywiście jest większe kształcenie lekarzy ilościowe. Za jakiś czas to da efekt. My oczywiście też się borykamy, ale muszę powiedzieć, że borykamy się w konkretnych specjalnościach. Są specjalności, gdzie deficyt jest tak straszny, że też MCZ sobie nie radzi. Przykład endokrynologów jest dla wszystkich czytelny. Mhm. Jest dla wszystkich czytelny i często pretensje klientów, że muszą bardzo długo czekać na endokrynologa. No niestety, nie mając takiego lekarza, nie zapewnia tej usługi. Cały czas poszukujemy lekarzy. Mhm. Cały czas poszukujemy lekarzy, bo o ile obsadę, powiedzmy, w podstawowej opiece zdrowotnej mamy. Obsadę na przykład szpitalów na dzień dzisiejszy też mamy pełną. O tym na przykład z zapewnieniem wszystkich dyżurów też mamy problemy. Mhm. Też mamy problemy, bo ci lekarze, którzy są u nas zatrudnieni, pracują bardzo dużo, biorą bardzo dużo dyżurów i gdzieś jest ta granica, której nie wolno przekroczyć. No tak. Jakiś czas temu otworzono u państwa nowy oddział zrobiony z zastosowaniem miedzi. Jak sprawdza się takie innowacyjne rozwiązanie? Znaczy, chyba rozmawiamy o bloku operacyjnym. Tak. Sprawdza się. Myśmy otwarli bloki operacyjne, 4 sale operacyjne, na których wszystkie powierzchnie naturalnie dotykane są pokryte stopami miedzi drobnoustrojowej. Powiem, że robiąc tą inwestycję, nie wiedzieliśmy, jakiego szumu narobimy w środowisku. Okazało się, że to jest pierwszy taki blok w Europie. Poszło w cały świat. Poszło, tak, jest głośno o tym bloku. I tutaj również powiem, jeszcze za wcześnie na wiążące wnioski, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że zainteresowanie tym blokiem od strony takiej stricte naukowej będzie tak duże. Mhm. I nie zbieraliśmy wcześniej dużo materiału porównawczego. Wszystkie badania na świecie wskazują, że ilość zakażeń na takich blokach spada do poziomu 40% sprzed inwestycji. My wiemy na razie jedno, bo akurat jeden z naszych lekarzy zbierał taki materiał wcześniej do pracy naukowej, więc możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o wszczepianie rozruszników, naprawdę się to potwierdza, zakażenia okołooperacyjne przy wszczepianiu rozruszników już wiemy spadły o 60%. Mhm.
No to bardzo ważne. To bardzo ważne. Zakażenia to też problem. Zakażenia szpitalne stają się coraz większym problemem. Jakby to krótko powiedzieć, no era antybiotyków się powoli kończy. Od lat nie ma nowego antybiotyku. Natomiast ilość szczepów odpornych na antybiotyki rośnie. Dotarły do nas bakterie, o których kiedyś, 20 lat temu czytaliśmy, że są w Stanach, z którymi naprawdę ciężko się walczy i musimy szukać sojuszników w naturze. Miedź jest takim sojusznikiem. Oczywiście cały konglomerat innych działań, pilnowania higieny na szpitalnej i tak dalej. Zakażenie szpitalne jest trudne w leczeniu, pomijam, że jest bardzo drogie w leczeniu, ale też jest bardzo uciążliwe i niebezpieczne dla pacjenta. Mamy szczepy bakterii, które nosimy, nie wiedząc o tym, i kiedy zaczynamy leczyć antybiotykoterapią i inne bakterie w organizmie zaczynają ginąć, dla tych robi się powierzchnia do tego, żeby mogły się rozmnożyć. Takich zdarzeń w Polsce jest naprawdę bardzo dużo, narasta to lawinowo. Do nas te bakterie już też w pojedynczych przypadkach dotarły. Na szczęście u nas ilość zakażeń na ten moment spada. Nie wiemy, jaki będziemy mieli następny pomysł, bo trzeba szukać po prostu sojuszników w przyrodzie. Trzeba szukać nowych antybiotyków, ale tutaj kompletnie się na tym nie znam, nie będę się wypowiadał, na pewno naukowcy nad tym pracują. Następne, co na pewno każdego interesuje, miedziowe zagłębie onkologiczne. Chwilkę głośno o tym było. Proszę przypomnieć, co to za projekt i na jakim etapie jest teraz? Już mówię, to jest projekt, w którym zawiązaliśmy konsorcjum ze szpitalem w Zgorzelcu. Szpitalem, który ma, trzeba powiedzieć, dużo większe doświadczenia od nas, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dużo się nauczyliśmy przy okazji. Dużo nam szpital w Zgorzelcu pomógł. Wystartowaliśmy w konkursie razem ze Zgorzelcem o środki unijne i w tym konkursie otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostycznego onkologicznego rzędu około 13,5 miliona. To jest olbrzymia kwota. Dużo. To jest olbrzymia kwota. Powiem, no, sprawy się toczą. Do końca... Mało czasu było. Mało czasu mamy, jesteśmy troszkę podenerwowani, ale no tutaj związani jesteśmy działaniami służb marszałka, gdzie notabene też problemy kadrowe decydują bardzo często o tym. Taki mamy dzisiaj rynek pracy. Wyłoniona została firma, która będzie obsługiwać ten projekt. Do końca tego tygodnia, czyli do pojutrza, będzie ogłoszony przetarg. W ramach tego przetargu, a czasu mamy naprawdę niewiele, więc liczymy, że uda się go rozstrzygnąć, taką najważniejszą rzecz, którą zrobimy, zrobimy nową pracownię rezonansu magnetycznego. Ta obecna jest nie najlepiej usytuowana w szpitalu, ale takie wtedy były warunki. I kupimy najnowocześniejszy rezonans, jaki jest w tej chwili na rynku, ponieważ nasz rezonans bardzo dobry, no troszkę lat ma, ale jeszcze parę lat popracuje, po prostu już nie daje rady jeden. Po prostu już jeden nie daje rady, kolejki i tak są, no może powiem, połowę krótsze niż we Wrocławiu. Ale są. On pracuje 6 dni w tygodniu od rana do wieczora, ten rezonans, i kolejki nam się nie zmniejszają, więc widać, w którą stronę idzie zapotrzebowanie rynku. No wiemy o tym, że chorób nowotworowych jest coraz więcej, ale to nie tylko to. To także świadomość tego, że wczesna diagnostyka często pomaga, powoduje, że lekarze częściej kierują. Tak. I dobrze, krótko mówiąc, wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, właśnie robimy tą pracownię, ale wymienimy wszystkie rentgeny na najnowocześniejsze, wymienimy trochę USG na najnowocześniejsze w ramach tego projektu i mam nadzieję, że na parę lat sprzętem będzie dobrze. Dzisiaj nie jest źle, ale będzie lepiej. Liczyliśmy, że uda się to wcześniej zacząć. Troszkę jesteśmy podenerwowani, bo mamy krótkie terminy, ale jeżeli tylko dostaniemy zielone światło, to wszystko jest przygotowane z naszej strony. Cała dokumentacja, tak, zgody na budowę. Tak. To będzie naprawdę olbrzymia inwestycja w takiej firmie. Oprócz tego projektu, na koniec jeszcze najbliższe zadania do zrealizowania. Dużo zadań jest. Dużo. Znaczy, no to jest, jeżeli się pracuje z żywym materiałem, to jest taka dziedzina, że jak tylko się stanie w miejscu, to się zacznie cofać. Trzeba cały czas coś. My w tej chwili ruszamy z innym projektem, również ze środków unijnych, w ramach którego będziemy remontowali dom hutnika w Legnicy. Przepiękny obiekt zabytkowy, który niszczeje, a stanie się naturalnym zapleczem dla naszej przychodni.
bo poprzednia przychodnia była przy Hucie, głównie pracownicy KGHM-u z niej korzystali. Teraz jest centrum miasta, więc to zainteresowanie jest większe i musimy już tam budować dodatkowe zaplecze i w ramach tego samego projektu, co Dom Hutnika, będziemy robili ocieplenie i elewację na naszej przychodni D11 tak zwanej. I tu już przetarg jest ogłoszony, więc te rzeczy już... Ciągle się coś dzieje. Musi się dziać. Musi się dziać. Następnym krokiem naszym będzie, no ale to oczywiście w czasie się rozłoży troszkę, będziemy, kończymy w tej chwili w maju, to ważna informacja, bo wiele osób widziało tą inwestycję, kończymy remont okulistyki, całego oddziału. Tu chylę czoła przed okulistami, ponieważ nie zamykaliśmy działalności. To było niezwykle uciążliwe dla pracowników, dla pacjentów remont również. Proszę przypomnieć, ile trwał? No, 10 miesięcy. Mhm. 10 miesięcy. Tam też stosujemy w pewnych miejscach miedź przeciwdrobną ustrojową. Okuliści zyskają super nowoczesny gabinet zabiegowy. A chylę czoła, dlatego że w tym czasie, kiedy trwał ten remont, wykonaliśmy 400% normy, jeżeli chodzi o zaćmy. Mhm. Dostaliśmy taki sygnał, no zresztą mówił o tym wcześniej minister Radziwiłł, ale to się potwierdziło, że zaćmy będą traktowane priorytetowo i dostaliśmy konkretne środki na wykonanie konkretnych zabiegów. Kolejka skróciła się w tej chwili do kilku miesięcy w MCZ-cie i w wielu miejscach na Dolnym Śląsku. Tu powiem, że uważam, że jesteśmy w czołówce, ale to nie tylko my, po prostu ta polityka okazała się słuszna. I nasi operatorzy okulistyczni no, nieprawdopodobnie dużą pracę od lipca zeszłego roku wykonali, mając tą uciążliwość cały czas na oddziale, mając remont. Oczywiście zabiegi nie odbywały się na oddziale, tylko na bloku operacyjnym, ale niemniej jednak była to uciążliwość. A z następnych planów no, chcemy przenieść intensywną terapię w inne miejsce, co jak pani wie, troszkę działa jak zasada domina. No tak. Więc to jest pomysł, jak inaczej rozmieścić oddziały tak, żeby było przede wszystkim bezpieczniej dla pacjenta. Ta intensywna terapia jest troszkę z boku szpitala, powinna być w samym środku tego szpitala na, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. No to jak pani wie, wymaga to przeniesienia gastrologii, jak ruszymy gastrologię, to będzie diabetologia. To zadanie na 2 lata przynajmniej, jeżeli zaczniemy w przyszłym roku, to będą to 2 lata. Ale bez wątpienia poprawi to bezpieczeństwo pacjenta, poprawi to jakość usługi, dostępność do lekarza, bo będzie on ten który, ten, który pierwszy musi ruszyć na pomoc w jakimś wypadku, będzie w samym środku szpitala. To taki pomysł, który nam się marzy, żeby w przyszłym roku zacząć. Tego życzymy. Moim gościem był dziś pan Piotr Milczanowski, prezes Zarządu Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.